Moje drogie barany, tasuję dla was już karty i zaraz wam powiem, czego możecie się spodziewać w sierpniu. Mogę wam już powiedzieć na wstępie, że póki słońce jest we lwie, to sprzyja waszej kreatywności, swojej, waszej realizacji samych siebie. Gdy słońce przejdzie do panny, będzie już sprzyjało wam troszkę mniej, więc proponuję, żebyście łapali ten czas, moje drogie barany. Kiedy to będzie, kiedy to przejście, sprawdźcie, kiedy zaczyna się czas znaku panny. A z kart. Z kart macie taki przekaz, że powinniście zdecydowanie zwrócić uwagę na to, co was martwi i co macie nad głową, co wisi, co sprawia, że nie chcecie patrzeć na rzeczywistość. Jest to związane z brakiem ruchu albo ruchem tak powolnym, że nazwalibyście go ślimaczym. Barany, wy lubicie szybko, więc nie będę przedłużać, ale dodam wam kartę z radą, jak możecie działać w sierpniu. Działajcie ostrożnie. Zwracajcie uwagę na to, co macie i starajcie się nie puszczać wszystkiego, co posiadacie, ale część puśćcie. Wypuśćcie do świata, tak jakbyście szli po prostu na zakupy i stwierdzali, że musicie wydać jakieś pieniądze, ale nie wolno wam wydać wszystkiego, co posiadacie. I to słowo nie wolno jest słowem mocnym, ale ono wyraźnie do mnie przyszło jako znaczące. Jeszcze chciałabym wiedzieć, na co powinniście uważać. I powinniście uważać właśnie na takie sprawy, gdzie liczycie na to, że będzie wam sprzyjał los. Więc jeżeli chcielibyście na przykład iść i liczyć na uśmiech losu i wydać ileś pieniędzy na to, żeby wygrać na loterii, to nie róbcie tego. Ale możecie sobie kupić jeden czy drugi los, tylko zwracajcie uwagę na to, żeby nie przesadzić, bo ten los może się odwrócić. Zobaczcie, widzicie? Fortuna kołem się toczy, raz na wozie, raz pod wozem. Czego się nie spodziewacie? Tego spytam, no to spytam, tak powiem. Nie spodziewacie się tego, że trzeba będzie robić różne rzeczy, nie widząc wszystkiego, nie mając świadomości, co właściwie robicie. Znaczy, możecie mieć poczucie, że wiecie, co robicie, ale tak naprawdę nie ma tu świadomości kierunku i działania, które mogą z zewnątrz wyglądać intrygująco i przyciągać wzrok, mogą
nie dać jakiegoś takiego efektu większego niż chwilowe poczucie triumfu, ale to chwilowe poczucie triumfu może wystąpić. Więc taki rodzaj wystąpienia i poczucia triumfu może przez chwilę być. Nawet jeżeli nie będziecie mogli stwierdzić, czy ktoś wasz sukces obserwuje, czy nie. Jeszcze co was pozytywnie zaskoczy i kogo istotnego spotkacie na swojej drodze w sierpniu. Moi drodzy, zaskoczyć może was to, że ktoś młody, nie bardzo wie, jak zająć się sprawami materialnymi. Albo ktoś, kto może nie jest młody, ale nagle zaczął się zachowywać tak, jakby mu odjęto ze 20 czy nawet 30 lat. I to was może zaskoczyć, ale co ciekawe, to was pozytywnie zaskoczy. Może znajdziecie w tym jakiś rodzaj błazenady, ale pozytywnie ją odbierzecie. Jakby było możliwe to, by powrócić do dawnych lat, do dawnego podejścia. Ale to nie jest najważniejsza osoba w sierpniu, to, bo to może być tak, że to wy zobaczycie coś takiego w sobie. Istotna jest osoba w sierpniu, która się nie waha. Która nie jest rozbita w swoich myślach, jest skoncentrowana na myśleniu o jednym. Nawet jeżeli w życiu tej osoby jest więcej niż jedna kwestia, to ta osoba nie waha się. Tu jakby jest jedna kwestia, tu jest druga kwestia, tutaj z jednej strony, z drugiej, ale jak ta osoba zajmuje się jedną kwestią, to zajmuje się jedną, jak drugą, to drugą. I ta osoba będzie dla was znacząca, moje drogie barany. A teraz czas na byki.